Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj film na temat jak zrobić jak najszybciej mleko kokosowe. I zanim pokażę Wam jak to zrobić, chciałam powiedzieć parę słów na temat właśnie mleka kokosowego. Mleko kokosowe jest bardzo zdrowe. Jeśli chcecie używać mleko kokosowe, to nie polecam używać mleka kokosowego z puszki, ponieważ puszkowe ogólnie produkty są niezdrowe i puszkowego mleka jak najbardziej nie polecam używać. Ta metoda, którą tutaj pokażę, jest bardzo efektywna, żeby zrobić bardzo szybko mleko kokosowe, jak nie macie czasu, nie chcecie się paprać z prawdziwym kokosem, nie macie kokosa i tak dalej. Wiele może być tutaj przeszkód. Także wiórki kokosowe są bardzo, bardzo przydatne w tym właśnie wypadku i należy wybierać wiórki kokosowe z ekologicznego kokosa jak najbardziej, jeżeli jest taka możliwość. Wiórki, które nie były wcześniej niczym skażone i takie właśnie polecam. Tak jak wszystkim wiadomo, kokos zawiera bardzo dużo zdrowych składników, witaminy, minerały, bardzo zdrowe kwasy tłuszczowe, między innymi właśnie kwas laurowy, który jest bardzo zdrowym kwasem, wyjątkowym kwasem i działa niesłychanie antybakteryjnie. Na temat kokosa można by napisać po prostu książki. To jest bardzo zdrowy produkt spożywczy i jak najbardziej można go spożywać z korzyścią dla zdrowia. Bardzo ważna uwaga, jeśli chodzi właśnie o mleko kokosowe. Wiele osób myśli, no dobrze, kokos jest zdrowy, wszystko co z kokosem jest zdrowe, to będziemy ładować tego kokosa w nieskończoność. Będziemy po prostu smażyć, pić mleko, no wszystko co z kokosem, będziemy po prostu opływać wręcz w kokosie, w tłuszczu i tak dalej, no bo jak zdrowe, no to czemu nie? Ludzie przeważnie właśnie tak myślą. Jeśli chodzi właśnie o mleko kokosowe, jeśli zamierzacie robić mleko kokosowe i pić to mleko jako zastępstwo mleka, powiedzmy krowiego, czy jako mleko roślinne, nie polecam właśnie takiego podejścia. Nie polecam tego robić. Dlaczego? Dlatego, że mleko kokosowe jest bardzo tłustym mlekiem i w ogóle należałoby przede wszystkim zaplanować tłuszcze swojego dnia. Jeżeli nie zamierzacie nic jeść zbytnio tłustego w ciągu dnia, to jak najbardziej możecie takie mleko sobie wypić. Ale jeżeli jemy i to, i tamto, i powiedzmy 3-4 posiłki dziennie i one też zawierają jakieś tam tłuszcze i też myślimy, że wszystko jest takie zdrowe, no to oj, oliwka z oliwek i awokado i wszystko, to po prostu totalnie spożyty tłuszcz w ciągu tego dnia będzie procentualnie bardzo wysoki. Także jeżeli chcecie naprawdę zastąpić mleko kokosowe, pić to na szklanki powiedzmy, pić mleko kokosowe w ramach mleka roślinnego, ogólnie mleka, to należy właśnie dobrze zaplanować swoje tłuszcze w ciągu dnia. Dla bezpieczeństwa polecam po prostu pić mleko kokosowe dla zdrowia i dla zdrowia polecam mniejszej ilości, po prostu mniejszej ilości, powiedzmy 1/3 szklanki lub 1/4 szklanki mleka kokosowego. To by była taka bardzo optymalna porcja. Jeżeli ktoś jeszcze smaży na kokosach, no to nawet nie musi tego mleka pić. Jeżeli nie macie styczności z kokosem w ciągu dnia, no to 1/4 na pewno zupełnie wystarczy dla zdrowia. Także nie przesadzajmy z tym kokosem, z mlekiem i w ogóle z kokosem, z tłuszczami. I ja nie mówię, że tłuszcze są niezdrowe, ale no, we wszystkim musi być umiar i balans. Także ludzie, wiem, mają tendencję myśleć, że no jak coś jest zdrowe, no to dobrze, ładujemy bez końca, bez limitu i tak dalej. Dzisiaj zastosujemy taką właśnie, tak jak mówiłam, najprostszą metodę. Tutaj mam 1 decylitr wiórków kokosowych. Mleko sporządzone na wiórkach kokosowych sprawdza się najlepiej w proporcji 1:3, 1:4. Jeżeli lubicie bardziej intensywne, to 1:3, a tak przeważnie to 1:4. Wsypujemy to do miksera. Polecam wodę taką dosyć lekko gorącą, czyli wlejemy teraz 3 ml lekko gorącej wody, niegotowanej. Czyli 3 decylitry na 1 decylitr mleka, na 1 decylitr wiórek. I teraz możemy to zrobić w dwojaki sposób. Możemy to przecedzić przez gazę lub po prostu przez takie sitko. Cedząc przez gazę, taką dosyć gęstą, ja mam taką dosyć gęstą, przez którą przecedzam powiedzmy mleko sojowe,
to no, uzyskam taką dosyć dobrą konsystencję mleka. Wszystkie te takie nieciekawe rzeczy nie dostaną się do mleka. Przecedzając przez takie dosyć gęste sitko, no, pewne rzeczy się przedostaną do mleka. Nie będzie ono takie może super, ale uważam, że to jest najszybsza metoda i ja nie mam nic przeciwko temu z jakimiś tam, przeciwko, żeby coś tam jeszcze w moim mleku pływało. Ale pięknie pachnie, no niesamowicie. Słuchajcie, to jest pierwszy rzut mleka. Zaraz Wam powiem, jak... No zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Czyli to jest takie virgin, czyli takie najbardziej smaczne, ale można zrobić teraz po odcedzeniu kolejną turę i zrobić już drugie podejście mleka. To jest nasze pierwsze mleko virgin. I zobaczcie, przez sitko też jest bardzo ładne. Pyszne. Jeśli chcemy jeszcze skorzystać, to przecedzimy je jeszcze bardziej. To z powrotem wkładamy wiórki do miksera. Wlewamy 2 dl bardzo gorącej wody. Można by powiedzieć świeżo ugotowanej. I tym razem będziemy jeszcze miksować. Czuję, że te wiórki naprawdę nie mają zbyt tłuszczu i są takie już w miarę suche, błyszczone, czuć pod łyżką. Także na pewno tu się mnóstwo z nich rzeczy już wydobyło. Szczególnie tym jeszcze drugim razem. Także zobaczcie, jeszcze wyszło trochę mleka. Zaraz porównamy te 2 rodzaje mleka. Można sobie jeszcze to odcedzić. To już jest suche, że jeszcze coś z tego zostanie. Teraz sprawdzimy, czym się różnią w smaku, czyli pierwsze, które zrobiliśmy, nasze virgin. Zobaczcie, jest bardzo kremowe. Następne jest mniej kremowe, mniej intensywne smaku i jest bardziej takie chude. Można by powiedzieć mleko tłuste, mleko chude. To tak jak kupujemy mleko od krowy. Mamy mleko tłuste, mleko chude. I teraz mamy 2 rodzaje. Oczywiście smakiem się różnią, ale jeśli myślimy o kaloriach, no to tego możemy trochę więcej wypić. Tego niestety powinniśmy trochę mniej wypić. Tu mnie na opakowaniu pisze, że 100 g wiórek kokosowych zawiera 61% tłuszczu, czyli 60% tłuszczu znajdziemy w wiórkach kokosowych. 1 g tłuszczu zawiera 9 kalorii, czyli przeliczycie, to będzie prawie ponad 500 kalorii. W takim 1 dl zawiera się około 400 kalorii, powiedzmy. Nie możemy odciągnąć stąd tłuszczu w 100%, także na pewno jakiś tam tłuszcz jest. Spróbuję to. Są bardzo suche. Podejrzewam, że minimalne ilości tłuszczu tu zostały, jakieś 10%, a 50% znajduje się tutaj właśnie w mleku. Także spożywając mleko bez umiaru, no niestety trzeba być świadomym, że jest tu naprawdę bardzo duża ilość tłuszczu, dlatego mówię, należy planować spożycie tłuszczu w ciągu całego dnia i nie przesadzać właśnie z mlekiem kokosowym. Jeżeli mamy to mleko numer 2, jeżeli bardzo lubimy, możemy go wypić trochę więcej, a tego trochę mniej. No i możecie sobie też tak zrobić, że podzielić sobie i zrobić sobie 2 rodzaje mleka. Natomiast co robimy z wiórkami?
Wiórki dajemy na patelnię. Możemy je po prostu tak przechowywać i to jest nasza taka mączka kokosowa. Z niej możemy bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić. Możemy też dać je na patelnię trochę podsuszyć. Też możemy ciekawe rzeczy z niej zrobić. Także mam nadzieję, że będą jakieś przepisy. Lubię się tak babrać właśnie w tych wiórkach. One są tak piórko, bardzo przyjemne w dotyku. I są już mało smakowe, ale jest jeszcze jakaś tam, jakiś procent na pewno wartości odżywczych i tego tłuszczu zdrowego, także tego nie wyrzucamy, także wykorzystamy do następnych przepisów. To wszystko, kochani, tak można zrobić mleko zdrowe, bez kupowania jakichś puszek i niezdrowych produktów. Szybko zrobicie mleko i uważajcie, nie pijcie go w nadmiarze. Żegnam się z Wami i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!